Kreujemy styl. Kreujemy styl. Dawaj z nami płyń. Łapię każdą z chwil. Tylko nie mów mamie, że się dobrze bawię jak Charlie Sheen. Johnny. Johnny. Chodź, chodź do mnie. Siema, tu Filip Zaborowski. Zapraszam do wywiadu. Płynę do brzegu. Jaki jest twój ulubiony serial na Netflixie? Drive to Survive, czyli taki dokument o Formule 1. No, jaram się generalnie formułą. Bardzo fajny, dynamiczny serial. Przedstawia też to, co się dzieje poza tym sportem, więc polecam wszystkim. Wymarzone auto? Mercedes CLS 63 AMG. Najlepsza impreza, na jakiej byłeś? Uhuhu. Fajnie było w Kazaniu. Pozdrawiam Janka Świtkowskiego tutaj i Pawła Korzeniowskiego. No i Barcelona. Barcelona też była super. Pływak, który imponuje ci charakterem i zacięciem sportowym? Ciężkie pytanie. Chyba Radek Kawęcki. Radek Kawęcki z tego względu, że no już tyle lat jest w tym sporcie i no sam już nie należę do najmłodszych zawodników i wiem, jak to jest, kiedy z roku na rok jest coraz ciężej, a on się cały czas nie poddaje, jest na topie, także chyba on mi najbardziej imponuje. Jakie jest twoje marzenie? Być szczęśliwym po zakończeniu kariery, założyć rodzinę, niekoniecznie zasadzić jakieś drzewo. Nie, nic. Sadzenie to nie ten. Nie chcę nic sadzić. Generalnie być szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że to jest takie moje marzenie i no jest to taki dosyć ogólnikowa odpowiedź, ale no na to się składa wiele rzeczy, więc jakbym miał tutaj opowiadać to. Ile najwięcej przepłynąłeś na jednym treningu? No właśnie wiele osób myśli, że nie wiadomo ile przepłynąłem i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy to no może nie jest to jakaś też mały kilometraż, ale też nie jakiś wielki, bo to było 10 kilometrów. To był mój najdłuższy trening, jaki przepłynąłem w życiu i no, znam zawodników, którzy dużo więcej pływali w Polsce, także no bardziej stawiano u mnie na jakość niż na ilość, więc dyszka. Były takie okresy, gdzie pływaliśmy dużo tych dyszek, ale myślę, że ósemek to zdecydowanie najwięcej w życiu przepłynąłem. No ale w trakcie tej dyszki było na przykład 3 razy 3 kilometry, więc takie fajne, można się zastanowić nad swoim życiem i egzystencją, także takie spoko. Jaki jest twój smak dzieciństwa? Naleśniki od babci. Tak. Aż mi ochota przyszła na nie. Takie podłużne z twarogiem, przysmażane z dwóch stron. Jogurcik naturalny albo bita śmietana i cukier na górze. Pozdrawiam babcię. Ukochane miasto? Wiesz co, no chyba jednak w Szczecinie, ale to bardziej moje serce po prostu tam jest i no tutaj pod tym względem Szczecin po prostu bije na głowę Warszawę, a jeżeli biorąc tak zupełnie bez żadnych tam jakichś uczuć i tak dalej, no to wydaje mi się, że chyba jednak Warszawa jest generalnie fajniejsza, daje dużo więcej możliwości. No uciążliwe są te korki, to, że trzeba planować, że na przykład no, trening na 8, no to już jest lipa, bo trzeba czasami godzinę jechać albo coś, więc na tą 6, a ja tej 6 to nie do końca lubię. No ale tak, no pod względem takim bez uczuć to Warszawa, jeżeli tutaj no tak jak ja obiektywnie mówię, no to Szczecin tutaj jest w moim sercu. Wyścig, którego nie zapomnisz do końca życia. Chyba 400 kraulem na zimowych mistrzostwach Polski w Olsztynie. W 2015 roku to było, gdzie no sam siebie zaskoczyłem i popłynąłem kosmiczny wynik. 3.37,
0,4 od rekordu Polski Pawła Korzeniowskiego, nie, wtedy już Wojtka Wojdaka. No to był taki wyścig, że naprawdę w sumie aż teraz mam ciarki. Ulubiony sparring partner? Zawsze bardzo lubiłem się ścigać z Wojtkiem Wojdakiem i na obozach, później jak przyszedłem do Warszawy, to też parę miesięcy razem potrenowaliśmy. No, z tego co wiem, to on nie do końca tak to wzajemniał, ale tak na chwilę obecną chyba bardzo dobrze mi się trenuje z Radkiem Kawęckim, mimo że nie zawsze pływamy to samo, bo on na przykład jak mam jakieś zadania stylowe, to on pływa grzbietem, ja kraulem, no ale ogólnie bardzo lubię z nim trenować i jest zawsze miła i śmieszna atmosfera. Kawa czarna czy z mlekiem? Oczywiście, że czarna. Ja jako kawosz nie. Znaczy, oczywiście, no kiedyś jak zawsze zaczynało się od tej z mleczki, bo tutaj smak nie do końca, ale nie, teraz zupełnie tylko czarna i czasem z ekspresu, czasem jakiś alternatywnie, czyli drip, aeropress i te sprawy, także lubię. Serdecznie pozdrawiam Olę Kaszorek, która mnie wkręciła w ten temat, była baristką. Już teraz akurat nie pracuję w tej dziedzinie, ale to ona mnie jakby w ten świat kawowy wprowadziła i no, dzięki, bo teraz doceniam bardzo. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? To zależy. Sporo inwestuję w siebie, mam na myśli jakieś tam czy odżywki, czy jakieś tam inne rzeczy, czy do regeneracji, fizjoterapeuci, no chociaż teraz akurat mam, nie muszę oczywiście za to płacić. Także dużo inwestuję w siebie, a jeśli z takich rzeczy materialnych, no to chyba buty. Buty to tutaj jest, no to sporo wydaje na to pieniędzy. Gdyby nie pływanie, byłbym? Na pewno sportowcem. Na pewno sportowcem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć jaka dziedzina sportu, ale na pewno sportowcem, bo lubię wysiłek, lubię się zmęczyć, czuję takie, no, takie pozytywne endorfiny czuję po zmęczeniu. Oczywiście no, nie zawsze tak jest, że po treningu jestem, wychodzę z bananem na twarzy i ale zajebiście mi to dojebał i tak dalej, i tak dalej. Czasem jest zupełnie w drugą stronę, ale no, bycie sportowcem, naprawdę cieszę się z tego, że taką drogę wybrałem i nikt wcale tego nie żałuje. Masz taki charakter? No, powiem ci tak, mam i dobry, i zły, bo mam taki charakter, że nie potrafię odpuszczać, a nie zawsze w treningu to jest jednak dobre, bo czasami organizm już daje pewne sygnały, że trzeba by było odpuścić, a ja jestem taki, że nie odpuszczam, nie lubię tego i nawet momentami mam czasem coś takiego, że później czuję wyrzuty sumienia, jeśli rzeczywiście odpuściłem, więc to nie jest do końca dobre, no ale na pewno dzięki temu doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem. Jak byłem juniorem, byłem 11 razy czwarty, zanim ponownie zdobyłem medal, więc no 3 lata przywozić cały czas czwarte miejsce z Mistrzostw Polski, to nie był łatwy okres dla mnie, no ale właśnie ten mój charakter, taki, ta zawziętość doprowadziła mnie do tego, że w końcu stanę na najwyższym stopniu podium. Ulubiony baton? Reese's z masłem orzechowym. Ja jestem peanut butter lover, także wszystko co z masłem orzechowym to nie odmówię. Zadanie, po którym miałeś największą satysfakcję? Miałem takie zadanie z trenerem Taszyńskim, też go pozdrawiam serdecznie. Właśnie też z Wojtkiem Wojdakiem tu płynęliśmy na obozie na Fuerteventurze. No to już było parę lat temu. To były 400 i zaczynało się tak, że pierwsza była w 5 minut start i później co 5 sekund obcinaliśmy ten limit. Także 9 była w 4:20 start na długim basenie, a 10 miałem popłynąć na 4:15. No to było naprawdę, pamiętam, miałem tam bananika przygotowanego, wszystko, wiecie, taki byłem podkręcony na to zadanie, no i udało mi się je zrealizować do 10 razy 400, bo to było tak, że jeżeli już nam się nie uda, nie wyrobimy się, no to koniec. Także udało mi się te 10 400 przypłynąć, pamiętam, miałem chyba tam 10 albo 11 moli po tym zadaniu 4-kilometrowym, także no to było naprawdę grubo było, ale no czułem olbrzymią satysfakcję, no bo na długim basenie przedostatni 9 400 w 4:20 starta, później następna na 4:15, no to już jest niezłe pływanie. Ulubiona nutka?
dużo elektronicznej muzy słucham, także jakby nie jestem w żadną nutkę tak bardzo mocno wkręcony, ale dzisiaj mocno mi się wkręcił, to się nazywa chyba Bratan Malika. Także też polskiego hip-hopu słucham, rzadziej niż elektronicznej, ale takie piosenki się bardziej wkręcają, bo jednak język polski, coś tam, jakieś teksty fajne, także znajomi... Nie, to taki najnowszy kawałek, on tam śpiewa. Znają mnie już z tego, że Rolex i AMG. Znają mnie już z tego, że Rolex i AMG. Autostrada przez Monaco do Montpellier. Ulubiona dyscyplina sportowa oprócz pływania? Sporty zimowe, chyba biegi narciarskie. Omae wa mou shinde iru. Zespół, którego słuchałeś w dzieciństwie, a teraz się wstydzisz. O nie! A no to jak z takich tych, to ja ten słuchałem, jak się nazywał ten zespół? Był Tokyo Hotel i taki polski był, takie dwie laski. Blok 27, coś takiego. Tak, tak, na pamięć znałem te piosenki. Tak, no, to było to. No. Jaką najdziwniejszą rzecz jadłeś w życiu? No to w sumie to nie wiem, co to było. Byliśmy na wojskowych igrzyskach w Wuhan. Tak, wtedy już podejrzewam był ten wirus, ale jeszcze nie był jakby w świecie ogólnie. Chiny nie powiedziały jeszcze o tym. To było październik 2 lata temu. I poszliśmy po startach już na taki street food market. No a tam wiesz, krzaki, w ogóle nikt po angielsku nie mówił, ani nic. I wiesz, i mnie tak, od jednego straganu do drugiego, jakieś tam na patyczkach rzeczy, jakieś tam takie dziwne, pokręcone, jakieś mięsa, nie mięsa. My bierzemy wszystko i wiesz, jedliśmy. Nie wiem, co to było, ale może zjadłem, to może ja zjadłem tego nietoperza z koronawirusem. Możesz zapewnić sobie dożywotnią dostawę jednego produktu. Co to jest? Nie, niecenzuralne rzeczy. Nie, masło, orzeszki ziemne, żebym mógł masło orzechowe. Zostańmy przy tym. Kim chciałeś zostać, będąc dzieckiem? Nie wiem w sumie, czy to dziwny zawód. Chciałem być lekarzem. Później myślałem, żeby być, chciałem na maksa być ratownikiem medycznym. Także to taki dziwniejszy chyba zawód. W sumie cieszę się, że w tą drogą nie poszedłem. Nawet końcówka liceum myślałem o tym, żeby pójść w tym kierunku, ale patrząc na to, co się teraz dzieje i w ogóle jak wygląda ten zawód, jak jest niedoceniany, to cieszę się, że nie poszedłem tą drogą. A czemu w ogóle się tym interesowałem? Bo ja w ogóle lubię, wiesz, jak byłem mały, to oglądałem tam, co się nazywa? Na dobre i na złe. Jak tam lekarze i tak dalej, operacje, wszystko. Mnie to w ogóle nie brzydzi. Mnie to tak jara, że wiesz, studiowałem fizjo w Szczecinie i mieliśmy anatomię na preparatach i tak dalej. To tam laski, wiesz, mdlały, to odsucali, a ja tak... Pani mówi, możesz podnieść? Tam była, normalnie była babka i miała rozciętą klatkę piersiową. A pani mówi, możesz podnieść jej żebra? I mówię, tak, i to wiesz, zajęliście. No serio, tak. Była taki preparat, wiesz, z formaliny, normalnie wyciągnięty. To była jakaś starsza kobieta i tu miała, wiesz, skóry nie było. Była normalnie tak położone kości żebra. I tu było odcięte, także mogłeś położyć, tam sobie zajrzeć ze środku. A ja, wiesz. Podjarany, pół dnia nie spałem, ale nie z tego, że miałem koszmary, tylko taki podjarany byłem, nie? A laski tam. Zostajesz prezesem Polskiego Związku Pływackiego. Kto byłby twoim zastępcą? Dla dobra, jeżeli miałbym na względzie, oczywiście musiałbym mieć na względzie dobro polskiego pływania i polskiego związku, myślę, że chyba Ale Tchórz, bo ma dużą wiedzę, potrafi duże rzeczy załatwić, też jakby widzę, że też trochę w tym kierunku działa. Jeśli ja bym został, a ona by nie była w zarządzie ani tam działała, to myślę, że ją bym powołał. Pizza z ananasem. Pychota czy wybryk natury? Lubię pizzę z ananasem.
dużo osób hejtuje mnie za to, ale ja lubię w ogóle dziwne smaki łączyć, słodkie ze słonym i tak dalej. Burgera w pączku albo burgera oblanego czekoladą też jadłem. Polecam. Na tłusty czwartek. Także no, pizza z ananasem, tak. Najdłuższa absencja treningowa w życiu? Trzy i pół tygodnia. Tak już mówimy o takiej zawodowej karierze, nie? Nie mówię tam, jak miałem 9 lat czy coś. No tak 3-3,5 tygodnia to był chyba maks. I to chyba właśnie było rok temu, jak była pandemia. Jak była pandemia i to było właśnie jakieś 3 tygodnie czy coś, nie? 3-3,5. No, zostałem zmuszony, dokładnie. No później tam udało nam się coś tam załatwić i mieliśmy jakiś tam kontakt z wodą, także i tak to było długo, ale nie tak długo jak na przykład reszta zawodników, wiesz, po tam 2 miesiące czy coś, nie? Także 3,5 tygodnia jakoś, coś takiego.